Hej, przyjechaliśmy dzisiaj na wycieczkę na Górę Zborów, znowu kierunek Jura. Bardzo naprawdę lubię przyjeżdżać i zabieram Was ze sobą. Pierwsze co to chciałam powiedzieć, że pogoda jak wyjeżdżaliśmy to była okropna i się bałam troszeczkę, że może padać deszcz, więc ubrałam się dosyć ciepło, taką kurteczkę w miarę nieprzemakalną. A tutaj okazało się, że jednak nawet wyszło słońce, więc okulary i nawet zrobiło się dosyć ciepło, więc pogoda na taką wycieczkę jest idealna. To co? Zaczynamy. Baby, you told me that you love me and you will never leave me. I know I get a little bit crazy sometimes, but I try. But baby, you got me and I know you got the keys to unlock me. This love is gonna be so tragic, but I don't ever wanna leave your side. Leave your side, leave your side. Oh. Kilometrach się należy. Szkoda, że bezalkoholowy. Skończyło się z zakupami i szybkim shoppingiem, ale niestety w Reserved same jakieś takie, nie wiem, brzydkie ubrania, do dupy materiały i ogólnie nie jestem jakoś już fanką chyba. Po prostu mi chyba przeszło. Teraz ostatnio znowu Zalando u mnie króluje. Ale za to weszliśmy do Rossmana i kupiłam fajną, a zresztą Wam potem pokażę. Fajny taki błyszczyk był na promce z Bourjois w kolorze, już Wam mówię, pewnie będą pytanie, 04 Popular Pink. Tak wygląda. Ja mam takie dni, że tak jak na przykład dzisiaj lubię mieć na ustach mat, a na drugi dzień znowu mam ochotę na błyszczyki, które w ogóle tak, wiecie, powiększają usta, więc czasami na tak. Teraz jesteśmy jeszcze pod sklepem jakimś tam, robimy zakupy spożywcze i jedziemy w końcu odpoczywać, a jutro zobaczycie rano, gdzie Was zabiorę. Jutro będę kibicować znowu mojemu piłkarzowi i odbieramy jutro medal, mam nadzieję. I dzisiaj sałatka oryginalna z arbuzem, miksem sałat i na to jest oryginalny włoski ser. Przepyszna. Cześć i czołem. Ja oczywiście już dzisiaj przy niedzieli z samego rana ogarnięta. Tak jak powiedziałam Wam wczoraj, jadę dzisiaj kibicować w ostatnich meczach Mikołajowi i przy okazji dzisiaj pewnie też już będzie rozdanie nagród. Dodam jeszcze tylko, że jak widać, pogoda dzisiaj jest po prostu perfekcyjna, idealna. Piękne śniadanko. Takie poniedziałeczki to my lubimy. Właśnie przyszła moja paczka z Zalando. Czapa. Czapa z Adidasa. Teraz sobie ją zobaczymy. To jest koszulka. Taka z. A dobrze, teraz Wam pokażę. To jest chyba sukienka. I tutaj są dwie rzeczy. Jedna z
ze strefy beauty. Jakie to jest maleństwo, aż mi spadło. Myślałam, że to jest takie bardziej utrwalające, a nie tylko koloryzujące. Średnio trzyma jakby włosy na swoim miejscu, ale tak czy siak fajny taki maleńki produkt. No i brązowy. Ja w sumie mam tylko takie ciemne, bardzo ciemne, a ten jest taki naprawdę bardzo naturalny. Wydaje mi się, że może być spoko. Jokejka, bo pokazywałam Wam ją przed chwilą, teraz ją pokażę Wam na sobie. O to mi chodziło, żeby właśnie ta jokejka była taka bardzo mocno osadzona na głowie, żeby dochodziła aż do uszu. Ta właśnie dochodzi, jest świetna, także jak znajdę ją gdzieś tam na Zalando, to oczywiście Wam ją podlinkuję na dole. Kolor też mi się bardzo podoba, także będzie chodzone. Pozdrawiamy Skoreczku właśnie w związku z tym, że jutro w środę i czwartek są egzaminy w szkołach i szkoła jest zamknięta, to właśnie wywożę chłopaków, jak to brzmi, wywożę was pod las, nie do lasu, tylko pod las. Wywożę dzieci do lasu, do dziadka mojego, do mojej mamy, żeby sobie posiedzieli chłopcy na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Pewnie zaliczycie spacer po Pszczynie i w ogóle, więc jakby ja Wam bardzo zazdraszczam. Bo ja jutro, jak co wtorek, będę musiała jechać do biura. Także pozdrawiamy Skorku, jedziemy i meldujemy się już na wsi. Droga do babci daleka, to trzeba coś zjeść. Chcesz ciastko z cynamonem? Cynanonowe? Cynanonowe to nie jest dobre. Tak jak powiedziałam, wtorek to jest dzień, w którym ja jadę do biura. Także dzisiaj właśnie już jestem w drodze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie dłużej niż do 15. W związku z tym, że nie mamy dzieci, no to też pewnie chcielibyśmy jakoś popołudnie wykorzystać. I tak sobie myślę, że jak nie dzisiaj rower, to może jakieś rolki. A tym bardziej, że dostałam rolki w prezencie od Zajączka, czyli na święta wielkanocne, no to trzeba je w końcu kiedyś przetestować. Jeszcze nie byłam na rolkach w tym roku, a właśnie mam nowe i nawet nie miałam okazji, żeby jeszcze na nich pojeździć. Z tym, że jest dzisiaj bardzo już słonecznie i pewnie będzie gorąco. I tak sobie myślę, że może jednak dopiero po pracy, w sensie późno po pracy, późno po południu, a nie tak właśnie zaraz po, bo pewnie będzie mega, mega gorąco. W ogóle na sobie mam dzisiaj sukienkę z Reserved, na którą zachorowałam, bo mi się strasznie podobała, a teraz tak sobie myślę, że nie wiem, czy do końca jestem zadowolona, bo ona jest jakby na zakładkę i tutaj ma bardzo szeroki ten dekolt, trzeba po prostu co chwilę się poprawiać, więc może jakąś agrafką mnie ktoś tam w pracy dzisiaj poratuje, żebym się, wiecie, nie stresowała. I wzięłam w ogóle rozmiar XL i chyba to też jest powód, że ona jest taka tutaj trochę jeszcze, wiecie, bardzo luźna. Rękawki ma tak, na taką gumkę, ale długi jest ten rękawek, w sensie nie taki, wiecie, krótki, krótki, tylko taki prawie do łokcia. Jak się go porządnie naciągnie, to zasłania moją pacie, także jest ok. Do tego trampeczki, ona jest taka midi do połowy łydki, także długość jest dla mnie bezpieczna i ok. W ogóle wczoraj byłam jeszcze na solarium. Byłam już dwa razy i się spiekłam wczoraj, a byłam tylko na 10 minut. I pierwszym razem też byłam na 10 minut i się nie spiekłam, a wczoraj byłam na tym samym łóżku się opalać i też na 10 minut i już wczoraj właśnie dekolt mi trochę przypiekło, ale nie jest źle. Idzie lato, więc teraz, wiecie, gołe nogi, gołe ręce, trzeba trochę się poopalać, bo tak normalnie w tygodniu to po prostu brakuje na to najzwyczajniej czasu. Dobra, koniec gadania, skupiam się na jeździe i jadę do biura. Praca, pogoda się popsuła, więc zakupy. Tak chciało szczęście, że przynajmniej w Auchan była moja tajska zupa, więc gdzieś tam z tyłu w zakupach ona jest, a potem jak będę w domu i będę wypakowywała zakupy, to Wam ją pokażę. Ja Wam jeszcze kupiłam oczywiście chili, jak zwykle ja kupiłam nogę od jelenia i nową szczotkę do włosów, bo stara się niestety popsuła. Także mam nadzieję, że ta na jej długą sierściuchę da radę. Niestety jest taki okres, że ona po prostu się okropnie leni. Już dwa odkurzacze zajechaliśmy przez to, no ale cóż, trzeba po prostu ją czesać i tyle, kwestia przyzwyczajenia. Ostatnio mówiłam Wam na Instagramie, że brałam udział w konkursie radia RMF Max i jeszcze w Melo Radio przyszła moja wygrana, mianowicie kubeczek, poduszka taka do samochodu i książka. Fajne takie trzy gifty. Nie ma dzieci, więc mało po prostu gotujemy. To jest ta tajska, o której Wam mówiłam wczoraj. Pan pomidor. Ja nie wiem, nie widziałam tej zupy nigdzie indziej, chyba że w Lidlu.
Jest to możliwe? Nie wiem. W każdym razie no, ta jest z Auchan i jest przepyszna. Dlatego, że jest już środa, jestem prawie po pracy. O godzinie 14 kończę i wychodzimy dzisiaj w związku z tym, że mamy znowu złą pogodę, znowu niestety nici z naszych planów rowerowo-rolkowych, także ciepłe ubrania, bo naprawdę jest dzisiaj chłodno. I dzisiaj będziemy załatwiać kwestię prezentów na dzień mamy, bo ja jutro jadę odebrać dzieci. I będę się z moją mamą widziała, a że mamy dzień mamy w piątek, no to jakby już załatwię przy okazji temat prezentu. Myślałam o perfumach Zary, więc kierunek dzisiaj Silesia, czyli Katowice, galeria i no i taki tam mały jakiś shopping, małe jakieś gifty. Może przy okazji jeszcze wejdę do Primarka, bo dawno tam nie byłam, a czasami kupuję jakieś skarpetki, bieliznę ogólnie w Primarku lubię i jakieś tam pierdoły, także zobaczymy, co tam ciekawego w tym Primarku mają i ogólnie trochę pochodzimy po sklepach, żeby się rozerwać, nie siedzieć w domu, bo pogoda jest za oknem fatalna. Wszystkie moje zakupy, bielizna w postaci stanika i tutaj jest prezent dla mojej mamy. Ona uwielbia ten perfum, więc dostanie w prezencie na jej mamy. My nic innego tam nie kupiliśmy, tylko był szybki Chińczyk. A teraz jedziemy do domu i pewnie przyśpimy po południe, tak jak wczoraj, bo co tu robić, jak zaraz będzie i tak padać. To ja szukałam degażówek, żeby sobie obciąć tą grzywkę takich, ale dwustronnych, żeby ją po prostu przerzedzić. I oczywiście nie znalazłam. Pewnie to trzeba jeszcze wykorzystać, póki nie ma dzieci i robić wszystko to, czego się nie robi, kiedy oni są. Ale ogólnie już trochę też tęsknię. No i nadszedł ten dzień, czyli czwartek, kiedy muszę jechać po moje dzieci, odebrać ich do mojej mamy. I przy okazji właśnie zaliczam dzisiaj dzień mamy, czyli mam z tyłu już tulipany, piękne tulipany, takie jeszcze nieotwarte, z Biedronki. I perfumik dla mamy mam, jeszcze tylko muszę kupić jakąś torebeczkę i jakieś coś dobrego, w sensie coś słodkiego. Ale teraz kieruję się obecnie do Żor, do Galerii Wiślanka. Pochodzić jeszcze tam po sklepach i chciałam wejść koniecznie do Mojito. Kawa na drogę z Biedronki. Lubię w ogóle te kawy, chociaż są strasznie słodkie, a ja w ogóle nie słodzę. Widzimy się pewnie w galerii. Mam nadzieję, że uniknę korków. Zażenowana całą sytuacją, ponieważ specjalnie przyjechałam tutaj, bo tu zawsze w tym Mojito ogólnie jest duży wybór, jest dużo rzeczy i lipa. Mierzyłam bardzo ładną spódnicę, bardzo kolorową, na którą po prostu prawie zachorowałam i jak ją zmierzyłam, to poczułam się w niej jak bombka, więc stwierdziłam, że nie. W dodatku psiknęłam sobie perfumem w oczy przed chwilą. W ogóle prezent dla mojej mamy, uwaga, uwaga, został w domu. Nie zabrałam jednej torby, którą miałam przygotowaną razem z rzeczami do czyszczenia łazienki dla dziadka i tak ogólnie po prostu już mam dość, także chyba tylko ciasto mnie teraz pocieszy, więc jadę jeszcze, może zdążę gdzieś kupić jakieś ciasto. A mojej mamie wybrałam błyszczyk, taki jak ja mam, ten z Bourjois i perfum Naomi Campbell. Bardzo ładnie, zresztą pachnie i sama też chyba sobie go kupię. Także Zara dostanie na następną jakąś okazję. Jestem tak po prostu wściekła, że nie macie pojęcia, bo moja mama tak strasznie chciała ten perfum dostać i dupa. No, jeszcze w dodatku psikłam sobie właśnie w oczy perfumami, bo nie wiem, odwróciło mi się ten dyfuzor i sobie psikłam centralnie w oczy. Jadę po ciasto na pocieszenie i do mamy. Mamy dzień mamy, a ja w tej okazji jadę sobie posprzątać samochód na myjnię. Newsów i rewelacji to oczywiście spędziłam dzień mamy z moimi chłopakami. Byliśmy na lodach, byliśmy w McDonaldzie. Oprócz tego zapomniałam wam powiedzieć jeszcze w całym tym filmie, że w ogóle obcięłam grzywkę. I obcięłam ją sama, nie żadnymi degażówkami, tylko zwykłymi nożyczkami, takie, które po prostu są w domu, pewnie do papieru. Także pewnie panie fryzjerki, tak, możecie na mnie teraz krzyczeć. Ale ogólnie mam to w dupie, już po prostu musiałam ją obciąć i tak sobie ją wypitoliłam i jest mi z tym dobrze. Jeszcze chciałam wam powiedzieć o tym, że załatwiłam najważniejsza rzecz. Załatwiłam dla Chili szkółkę. I w niedzielę o 14 jedziemy na pierwsze spotkanie z naszym nowym behawiorystą. Także trzymajcie mocno kciuki. Pewnie dam wam znać, co powiedział. Nie wiem, czy będę mogła nagrywać. Pewnie nie, bo będę pewnie bardziej zafascynowana tym, co on do mnie mówi. W ogóle będę musiała przyswoić pewną wiedzę.
Do tego oczywiście upilnować psa. Także nie lada wyzwanie przede mną. Bardzo się cieszę, że podjęłam tą decyzję. Mam nadzieję, że ta osoba, do której zadzwoniłam, mi pomoże. To będzie pewnie trwało, bo to będzie, myślę, około 3 miesiące takie szkolenie. Ale zobaczymy. W niedzielę się dowiem. Jestem już po prostu tak podekscytowana i tak bym już chciała, żeby już był ten efekt, ale z drugiej strony wiem, że małymi kroczkami i powoli do celu. Także to tyle chyba w dzisiejszym filmie. Ja idę świętować dalej mój dzień mamy, a Wam życzę wszystkiego dobrego. Dzięki za to, że byliście. Pamiętajcie, żeby zostawić jakikolwiek znak po sobie w komentarzu i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!